Dojeżdżając leśnymi dróżkami, na polanie w środku malowniczego lasu odnajdziemy chatę olenderską w Przyborowie w powiecie gnieźnieńskim. To jedyny tak dobrze odrestaurowany relikt osadnictwa holenderskiego. Drewniana chata, postawiona na kamiennych głazach, z zewnątrz otynkowana, stoi w tym miejscu od samego początku. Gdy właściciele kupowali obiekt, byli przekonani, że mają do czynienia z około 100-letnim domem. Tymczasem podczas prac renowacyjnych, a dokładnie zdzierania kolejnych warstw farby na jednej z belek, wyłoniła się prawdziwa data pobudowania chaty – 1798. Trwało to 20 lat, ale efekt jest i cieszymy się, że to się udało. Takie obiekty można zobaczyć jeszcze w Skansenie, w Muzeum Pierwszych Piastów nad Jeziorem Lednickim. A tutaj można zamieszkać i poczuć ducha tego czasu. Zamieszkać, ale także wypocząć, dotknąć tego wszystkiego. Tak, tak. To jest atut wielki i myślę, że jest to też ciekawe z tego względu, że można przeżyć coś takiego jakby wycieczkę w czasie. Lubimy to miejsce, nasi goście też się tu dobrze czują i myślę, że jest to dla nas też takie wynagrodzenie po latach pracy, że to się podoba i że to żyje intensywniej, a mogło już tak naprawdę rozpaść się. Olenderska chata przy Szlaku Piastowskim to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie spokój, chcą odpocząć od współczesnego, zabieganego świata. Tu jedynymi sąsiadami jest leśna zwierzyna i ptactwo. Do dyspozycji gości przygotowano 10 miejsc noclegowych w stylowych pokojach z kominkami, kuchnię z piecem chlebowym, dwie łazienki, ale też letni dom z aneksem kuchennym. W ruinach stajni przygotowano przytulny kącik do grillowania, ale to też miejsce spotkań lokalnych twórców ludowych, którzy prowadzą warsztaty kaligraficzne, wykliniarskie, a nawet wokalne. To obiekt całoroczny. Goście z całego kraju, ale też Stanów Zjednoczonych, Holandii doceniają chatę holenderską za dbałość o szczegóły, z szacunkiem dla przeszłości, ale też za leśne otoczenie, bowiem zimą tutejsze ścieżki znakomicie nadają się do uprawiania narciarstwa biegowego.